Wjechałeś do Holandii, tak? Z tego co czytałem. Tak, w zeszłym roku zrobiłem papiery na spawacza i wyjechałem do Holandii. I zajmujesz się spawaniem? Właśnie chciałem spawać, a okazało się, że zostałem modelką. No, no właśnie, <laughs> więc nie wyszło, ale nie ucieknę. Cześć, kolejny odcinek Kino Rozmowy. Marcin Radomski, a ze mną Alin Szewczyk. Cześć. Witaj serdecznie. Młody aktor, który wystąpił w filmie, który jest dostępny na Netflixie, Fanfic, ale również w filmie dokumentalnym, który również jest na tej platformie. We are perfect, jesteśmy idealni jako bohater. Jako osoba biorąca udział w castingu, ale też opowiadająca o swoim życiu. I może od tego filmu dokumentalnego byśmy zaczęli, bo on też trochę opowiada o Twojej sytuacji, sytuacji życiowej e, związanej z tranzycją, e, i też opowiada o grupie osób, która znalazła się na castingu do filmu, właśnie Fanfic. I reżyser filmu dokumentalnego We Are Perfect jesteśmy idealni Marek Kozakiewicz postanowił przez te osoby opowiedzieć o temacie właśnie transpłciowości, tranzycji i tego jak wiele osób w Polsce mierzy się z tym tematem a jednocześnie problemem. Powiedz jak wyglądało to w twoim przypadku. E, mówisz o Tranzycji teraz, czy tak, o, o tym dokumencie razie. samym? Kiedy to nastąpiło, dlaczego? Um, Okej, okay, więc jakby ja jestem osobą niebinarną, to znaczy, że nie utożsamiam się ani jako dziewczyna, ani jako chłopak. Jest to taki ogólny termin, pod którym można schować bardzo wiele odczuć. Jeżeli chodzi o swoją płeć, i każdy to odczuwa troszkę inaczej. Tak jak wydaje mi się, że każdy odczuwa trochę inaczej to, czym jest męskość, czy kobiecość, czy jakieś inne takie koncepty. Więc w moim przypadku, ja zanim doszedłem do wniosku, że. To chodzi o słowo, właśnie niebinarność, i że to nie chodzi o to, że jestem albo jednym, albo drugim, tylko właśnie żadnym z tego dwojga. No to niestety nie miałem żadnych, żadnego słownictwa i żadnych narzędzi do tego, żeby o tym jakoś rozmyślać, mając 10, 9, 11 lat. Więc jak zorientowałem się, że nie jestem CIS płciowy, czyli że czuję, że nie jestem tej płci, którą, którą nadano mi przy urodzeniu, no to myślałem, że jestem po prostu płci przeciwnej. Mhm. Więc bardzo długo też się jako transpłciowy chłopak, co ostatecznie po prostu doszedłem no, do konkluzji, że to w ogóle tak nie jest, ponieważ dla mnie po prostu te koncepty nie mają aż takiego sensu. Jak właśnie płeć binarna. No, i nie, nie podjąłem, znaczy, podjąłem kroki w stronę tranzycji, dzieckiem będąc, to znaczy, odkładałem te swoje pieniążki tam z komunii, coś tam i tak dalej. Researchowałem, żeby, żeby jechać do Czech na operację klatki piersiowej, żeby sprawdzałem, jakie są skutki wejścia na HRT, czyli na terapię hormonalną. Co nie nastąpiło, ponieważ bardzo ostrożnie podchodzę do tego tematu. E, możliwe, że nastąpi, nie wykluczam tego. Więc, jakby to jest dla mnie droga, która się rozpoczęła w momencie, w którym ja w ogóle zyskałem jakąś taką świadomość na temat mojej, e, mojej cielesności, mojej płciowości, mojego w ogóle jakiegoś takiego bycia w świecie, jako osobny człowiek, a nie tylko e, jakieś dziecko, rodzica czy coś takiego. No i ta droga dalej leci po prostu, mhm. a to nie jest, dla każdego tak jest, bo w dokumencie oczywiście nie tylko ja jestem bohaterem, tam jest raz, dwa, trzy, cztery, cztery inne wspaniałe osoby spośród trzystu, które się zgłosiły do castingu, do fanfica, no i każda z tych osób, na całe szczęście opowiada swoją bardzo unikalną, wspaniałą historię, która jest różna od siebie. Mimo, mhm. że wszyscy jesteśmy he, idealni. Mhm. Bo no. trochę też ten dokument właśnie o tym ma opowiadać, mam takie wrażenie to znaczy otwierać nas trochę na to, że to jest taki temat normalny i tak naprawdę powinniśmy do niego podchodzić jak do każdego innego, a jest, niestety żyjemy w takim społeczeństwie, że dużo musimy sobie wyjaśniać, dużo mówić, bo takie tematy wzbudzają kontrowersje. A on pokazuje historię młodych ludzi, chyba nawet 300 osób chyba zgłosiło się na ten casting, które mówiły właśnie takie historie, o których to opowiada, że w pewnym momencie e, poczuły się nieodpowiednio w tej płci. Jak ty myślisz, co jest dla ciebie najważniejsze? Opowiedzenie tej historii jest ważne w sensie takim edukacyjnym nawet, że jakby faktycznie mamy wgląd w to, jak. Takie osoby mówią o sobie, jak mówią o swoich doświadczeniach, jakie są ich doświadczenia, ale też wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem tego, który może też wielu osobom może e, rozpocząć jakąś, jakąś rozkminkę na ten temat, to jest e, rodzicielstwo tam. Ponieważ no, wszyscy jesteśmy e, młodymi osobami, z bohaterów dokumentu i z osób, które się castingowały na, na, na fanfikowego Tośka, no bo, no bo takie były wymagania, mhm, jednak m -m. jest to rola na licealistę, więc jesteśmy wszyscy młodzi. No i te relacje z rodzicami jakoś wyglądają. Zazwyczaj niezbyt dobrze, ale jest tam jeden bardzo Fajny wątek Kajtka oraz jego mamy, które, w którym pokazane jest, no jakby ona przechodzi razem z nim właściwie tę tranzycję. I ona przechodzi razem z nim te zmiany i jest to udokumentowane na bieżąco, na żywo, na, na surowo. Co moim zdaniem jest w ogóle pełne. Ja jestem pełen podziwu. Nawet nie wiem, jak nawet mm -hmm. mi się gubią wiesz, słowa po prostu, mm -hmm, bo jak tak. patrzę na tę kobietę i patrzę na to, jaką, jaką oni musieli wypracować między sobą relację i ile musieli razem przejść, wiadomo, że to nie jest w ogóle łatwa sprawa i to nigdy nie będzie łatwa sprawa. Ale zdecydować się, żeby, żeby jednak starać się wspierać swoje dziecko w takiej e, decyzji i, 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 w, i w takiej drodze, ciężkiej naprawdę, zwłaszcza w Polsce, no, niesamowita jest ta historia. Zresztą tam jest więcej takich, chociaż są też takie, właśnie, gdzie ten kontakt zostaje zerwany po tym, jak ktoś robi komic out i mówi o swoich odczuciach, albo zerwany, albo jakiś taki minimalny, prawda? No, niektórzy, niektórzy wspierają swoje dzieci dalej, ale też to, co jest, to, co jest takie najbardziej bolesne, chyba że trzeba, jeżeli chce się dokonać takiej tranzycji oficjalnie, to trzeba oskarżyć prawda, swoich rodziców o to, że wybrali złą płeć dla swojego dziecka. No to są jedne z wielu takich właśnie absurdów prawa, które nie daje możliwości funkcjonować w równy sposób osobom mm. transpłciowym w społeczeństwie. Jest takich kruczków sporo. No, i są absurdalne. No, nie ma co tu dużo mówić. Tak samo jak absurdalne jest udowadnianie płci przez jakieś takie w ogóle nieuregulowane e, nie kwestionariusze, jakieś rozmowy z e, lekarzami, którzy często okazują się być na przykład transfobiczni i pytają takie osoby transpłciowe, które szukają pomocy po prostu, szukają e, możliwości. Tego, aby móc zacząć żyć takim, jakimi są, a dostają pytania o ich... nie wiem, czy są dewiantami, czy jakby, o czym myślą, kiedy się masturbują, czy jakieś takie bardzo prywatne pytania, które w ogóle nie mają nic wspólnego z określeniem płci człowieka. Tylko są bardzo jakieś takie wynaturzające, odczłowieczające i upokarzające. No niestety takie przykre historie się zdarzają, to też widzimy w tym, w tym dokumencie, że to nie jest, jak mówisz, łatwy proces. A jak to było w przypadku twoich kontaktów z rodzicami, bo też, też tam widzimy je w filmie. Albo raczej słyszymy. Słyszymy przez telefon, tak. tak no, właśnie, ja z moimi rodzicami z ojcia, nie miałem. Prawda? Tak, tak. Zadzwoniłem do ojca, żeby porozmawiać o tym, że dostałem rolę w filmie, e, oraz przy okazji dowiedzieć się, co tak właściwie on myśli o tym, że ja jestem transpłciowym dzieckiem jego, ponieważ to był temat, który był poruszany w naszym domu, natomiast nie był brany specjalnie na poważnie. A ja też bardzo szybko ten dom opuściłem, bo ja jeszcze przed maturą się wyniosłem z domu, zacząłem żyć po swojemu. I to mi trochę bardziej pozwoliło pewniej o sobie samym myśleć i pewniej ze sobą samym funkcjonować. No ale też, oczywiście, ograniczyło moje kontakty z rodziną. I szczerze mówiąc, dzięki tej rozmowie. Ja jestem bardzo wdzięczny też Anu Czerwińskiemu oraz właśnie Markowi Kozakiewiczowi. Razem robili to. Reżyserom, tak, filmu. Tak, mm. ponieważ oni bardzo wspierali w ogóle wszystkich nas. Ale właśnie w mojej drodze wspierali mnie niesamowicie, jeżeli chodzi właśnie o zebranie się na odwagę do niektórych rzeczy, o to, żeby, żeby właśnie nie obwiniać się o to, że ktoś może mnie nie rozumieć. Mhm. No i dzięki nim byłem w stanie w ogóle przeprowadzić tę rozmowę. Ona była tak naprawdę dłuższa, bo tam w dokumencie to jest kilka kluczowych słów padło, które trochę podsumowały naszą ówczesną relację. Ale też zmiana, jaka, jaka się dokonała, bo, bo właśnie od tamtej rozmowy chyba zyskałem sojusznika w moim ojcu. Co mhm. mnie bardzo, bardzo mnie to rozczula. Mhm. Świetnie, że też też w tym procesie to się udało w jakiś sposób przynajmniej em, osiągnąć właśnie, czy, czy, czy przepracować. Wjechałeś do Holandii, tak? Z tego co czytałem? Tak, w zeszłym roku. Zrobiłem papiery na spawacza i wyjechałem do Holandii. I zajmujesz się spawaniem tam? Właśnie chciałem spawać, a okazało się, że zostałem modelką. No Właśnie. No, więc <laughs> nie wyszło, ale nie ucieknie. Mhm. A niestety, niestety, niestety moda ucieknie, więc, mhm. więc stwierdziłem, że. Jakiś zawód, fach warto mieć w ręku? Tak, to wiadomo, to mm -hmm. na pewno. Mm -hmm. e, ale ten wyjazd był właśnie z powodu tego, że, że przeszkadzało Ci, jak wygląda to traktowanie Ciebie tutaj, w Polsce? Tak. E, tak e, byłem, bo ja się aktywizowałem całkiem, może nie jakoś do przesady, ale, ale byłem aktywny społecznie e, przez kilka lat mm -hmm. i Kurczę, nie wiem, jakby całe życie żyłem w Warszawie. Jestem z Ursynowa. E, całe życie trochę w takim podobnym sosiku, e, który jest bardzo męczący. E, przestałem oglądać telewizję, jak tylko wyniosłem się z domu. E, musiałem sobie ograniczyć media, a mimo wszystko e, całość takiego jakiegoś bardzo e, dziwnie upolitycznionego. E, Hejtu, na to, kim ludzie, z którymi ja się utożsamiam jesteśmy, wysysa tak kawałek po kawałeczku, dzień po dniu bardzo dużo energii. Jest na to nawet słowo, albo dwa nawet, które się nazywają stres mniejszościowy. No i w momencie, w którym zrozumiałem, że, że coś takiego. Kurcze, może mieć wpływ również na mnie. Byłem jak kurczę, nie, nie, nie. Jakby jeżeli mam okazję wyjechać z Polski, to mogę do niej wracać i mogę w niej bywać, ale ja nie wiem, czy ja chcę tu mieszkać, dopóki ta Polska chciałaby, żebym ja tu nie mieszkał. Mhm. No I żeby takich ludzi jak ja żeby yy. tu nie było. Bardzo smutne. Nie wszyscy myślę, że do tego, tego podchodzą, no, ale generalnie jest taki, taki wydźwięk też. Ze strony tych, którzy rządzą obecnie, i, i polityków, niestety, ale nie tylko, bo też, też ludzi po prostu. Ja um, no mam nadzieję, że to się też zmieni, prawda? I że może, może będzie jakaś zmiana e, też w tej kwestii. No ale właśnie o tym modelingu, powiedziałeś, to się tak zadziało nagle? Czy to była taka chęć, żeby czegoś spróbować nowego? Jak to się stało? To trochę się zadziało nagle, ponieważ, e, e, znaczy, o tyle nagle, że ja byłem skautowany na ulicach od, od kiedy pamiętam, właściwie, dzieckiem będąc, no ale odmawiałem temu, ponieważ ja wiedziałem, że to nie jest dobry zawód, raz, że dla tak młodych ludzi jak ja, dla tak wrażliwych ludzi jak ja. I e, dla ludzi z tak e, niepodbudowanym poczuciem własnej wartości. Niestety, ponieważ no, po prostu nie było jak. Czułem się inny od wszystkich innych, byłem transpłciowy, dalej jestem, i to nie było dla mnie. To był mój słaby punkt e, przez długi czas. E, no i dopiero e, e, po zakończeniu zdjęć do Fanfika e, uznałem, że. E, że wrócę do, do tego pomysłu, e, ponieważ zostałem ponownie zeskałtowany, wracając z którychś z zajęć do, do właśnie z przygotowania do roli. A te zajęcia bardzo jakby pomogły mi uwierzyć w siebie i właśnie zbudować trochę taką bazę po to, żeby być e, mniej. E, żeby się tak nie... Kurczę, jak to powiedzieć, no po prostu pewnie się poczułem mhm. ze sobą i lepiej i, i nie jestem aż tak wrażliwy na to, co myślą i mówią o mnie inni ludzie. Wiem kim jestem, nie daję sobie w kaszę dmuchać w tym temacie i uznałem, że zrobię to, podpiszę kontrakt, ale stawiałem dużo granic, w związku z czym przez całe wakacje, bo to było jakoś w czerwcu, przez te wakacje była cisza na ten temat, co było dla mnie super, bo ja wtedy musiałam się wyprowadzić mm -hmm. z Polski zrobić papiery na spawacza mm -hmm. i wszystkie Dobra takie siedzę. rzeczy. <laughs> Prawo jazdy, jakieś inne rzeczy. No i nagle dostaję informację, ej, a zrobisz szybkie zdjęcia do jutra do godziny 11, ponieważ możliwe, że pojedziesz do Mediolanu na Pradę. I no. I więc, jakby wydarzyło się to w rozciągnięty sposób, ale bardzo szybkim cięciem w pewnym momencie się zaczął ten start. Prada zrobiła pokaz, w którym przynajmniej chyba 11 osób modelskich, modelingujących, modelujących było, było transpłciowych. Mhm. Więc ja byłem jedną z nich i zamknąłem ten pokaz. Prada, Louis Vuitton, Valentino. No, to takie wielkie marki modowe. No. Y, trochę dalej nie wiem, jak y, się z tym wszystkim obchodzić, <głos> <głos> są całkiem spore. Mm -hmm. e, e, to takie doświadczenie, pewnie, które gdzieś tam będziesz jeszcze kontynuował. E, jak coś, będzie okazja. Jak będzie okazja właśnie. A chciałem Cię zapytać o, o film też, um, o, czyli o fanfic. Jakie to było w ogóle dla do ciebie doświadczenie? Bo wiem, przeczytałem gdzieś, że od dziecka się interesujesz kinem i Tim Barton był tym reżyserem, który chyba najbardziej cię jakoś kręcił. Yy, tak, właściwie tych, yy, Tima Bartona powiedziałem, to było w jakimś tam wywiadzie i powiedziałem to tak, bo to jest jeden z naj, naj, no, takie bardziej rozpoznawalne nazwisko. Ale ja się bardzo lubowałem, na przykład w Janie Majerze, mhm. w animacjach takich yy, yy, ze wschodniego bloku, yy, w polskiej animacji starej. Mhm. I, yy, no i właśnie w takich niezależnych produkcjach. Yy, no oczywiście też tam manga i anime też mnie tam budowały, aczkolwiek yy, też nigdy jakoś takim filmoznawcą. To tak. nie byłem, ciężko mi było jakoś pamiętać wszystkie nazwiska, tak. wszystkich ludzi, jakieś e, biografie i tak dalej. Po prostu lubiłem, lubiłem historię. Interesowałeś się tym? Tak. I wydaje mi się, że to bardziej właśnie chodzi o to opowiadanie różnych historii na różne sposoby wizualne przede wszystkim, mhm. bo książki też czytałem, ale dlatego te filmy oraz komiksy, bo też rysuję teraz komiksy y, i, i lubię czytać komiksy. Myślę, że to właśnie o to chodzi dla mnie, że że te historie po prostu mogą jakoś tak się fajnie opowiedzieć z tym elementem wizualnym. A jeszcze jak jest muzyka no, w filmie, to już w ogóle... Żagę, nie? A fanfic, jaką był przygodą? Fanfic, ojejku, on, no, no naprawdę, jakby e, robiliśmy fanfika równolegle z dokumentem i one mi obróciły życie o 180 stopni, ja ci powiem. Hmm. Że jakby, no tak jak mówiłem, e, to co mnie przekonało do modelingu, E, ja byłem strasznie zachłukanym dzieckiem, niepewnym siebie, e, i nie wierzyłem w siebie. Zgłosiłem się, wiesz, tak, no, że dla Beki, tutaj oni nie mam nic do stracenia, mm -hmm. nie mam co ze sobą zrobić. To, to się zgłosza, zobacza, to ciekawe, właściwie nie było czegoś takiego jeszcze. No, okazuje się, że to była w ogóle jakaś jakaś strzał w dziesiątkę wspaniała przygoda. Udało się zrobić e, bardzo e, fair. Bardzo takie poprawne, jeżeli chodzi w ogóle o relacje między ludźmi na planie, yy, projekt, robotę. Mm -hmm. Więc to było super. Ja jestem pod wrażeniem, myślałem, że w Polsce nie da się tak zrobić. Też nie mam za dużego doświadczenia z filmem. Mogłem trochę czarno widzieć również, biorąc pod uwagę to, jak. Jak zgorzkiniały byłem, ale no nie spodziewałem się tego zupełnie mhm. w ogóle. Ale też ciekawie jest obejrzeć te dwie produkcje, i film, i, i film fanfic, i film dokumentalny, zestawić to w takiej formie fabularnej historii właśnie tranzycji pokazanej w filmie, a potem historię też prawdziwych osób, prawdziwych, które za, tym, za tymi bohaterami, czy w ogóle za, za takimi postaciami stoją. Tak. Tak, bo fanfic to jest taki właśnie trochę fanfic. Fan, fan taki trochę, tak. A potem mamy prawdziwe życie. Zderzenie z życiem. No i też ciekawie potem mieć jakieś refleksje właśnie po tym, i może jakoś zmienić dzięki temu właśnie też Twoim działaniom. Jest myślę, że nadzieja na to, że, że jakoś powoli ta zmiana nastąpi. Tak, taką mam nadzieję. Ja mam wrażenie, że już trochę następuje, tak czy inaczej, bo odzywają się osoby do mnie. U mnie nastąpiła zmiana, u. Bohaterów dokumentu nastąpiła ta zmiana, więc ja nigdy w życiu w ogóle nie liczyłem, że będzie, będę miał okazję mieć wpływ na więcej niż, no nie wiem, 10 osób. Mhm. I to w dodatku, pewnie takie, które byłyby mi bardzo bliskie i po prostu tak. mógłbym mieć bezpośrednio, a teraz w ogóle nie bezpośrednio, jak i za pomocą ekranu tak. i historii, możemy po prostu budować pewien pewną jakąś bazę pod, pod bardzo produktywne myśli. To odsyłamy do tych filmów, a ja Ci dziękuję bardzo dziękuję za bardzo. rozmowę i do zobaczenia. Powodzenia przede wszystkim. Dziękuję. Dziękuję, że oglądaliście Kino Rozmowę. Jeżeli podobało Wam się, to zasubskrybujcie mój kanał. Zajrzyjcie też na media społecznościowe, na Instagram i TikTok. Do zobaczenia.